Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź tu, a przychodzi. Słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Królestwo Boże jest otwarte dla każdego. Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu w Królestwie Niebieskim. Dziś widzimy, jak spełniają się te słowa Jezusa. Dobra nowina jest głoszona niemal w każdym zakątku naszego globu i bardzo wielu ludzi daje wiarę Słowu Bożemu. Kiedy przeglądamy katalogi świętych, znajdujemy tam osoby ze wszystkich narodów, kultur i języków. To wspaniałe, że słowa Jezusa przynoszą miliardom ludzkich serc nadzieję. Słowa Jezusa. To właśnie o nich jest ta dzisiejsza Ewangelia. Panie, powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Słowo Jezusa ma ogromną moc. Słowem Bożym został stworzony cały wszechświat. Na słowo Jezusa chorzy odzyskiwali zdrowie, demony opuszczały opętanych, a zmarli wychodzili z grobów. Słowo Jezusa, słuchane i medytowane każdego dnia, przemienia także nasze serca. Pozwólmy prowadzić się Słowu Bożemu. Uwierzmy w Jego moc, tak jak to uczynił setnik z dzisiejszej Ewangelii. Chociaż był poganinem, to obserwując i słuchając słów Chrystusa na drodze logicznego myślenia, doszedł do przekonania, że Jezus posiada autorytet i władzę nad ludzkim życiem i siłami przyrody. My dzisiaj wiemy, że Jezus jest pantokratorem, czyli Panem Wszechrzeczy i wszystko, co stworzone, widzialne i niewidzialne, podlega Jego władzy. Wiara jest zawsze dobrowolną odpowiedzią człowieka na słowo, które usłyszał. Jednak, żeby do tej pozytywnej odpowiedzi doszło, to trzeba nam być otwartym na poznanie prawdy. To jest najcenniejsze w historii o setniku. Uwierzył w Jezusa, dlatego że miał otwarty umysł i serce. Umysł na poznanie prawdy, a serce na Jego przyjęcie, akceptację, czego konsekwencją było zaproszenie Jezusa do swojego życia. Otwórzmy zatem nasze umysły i serca, abyśmy jak setnik, poznawszy prawdę, zechcieli, aby ona odmieniła nasze życie.